twarz, patrząc na to wszystko, bo cóż można zrobić, gdy się widzi takie rzeczy. I żachnął się Łukasz po raz pierwszy, gdy zdjęła ubranie. Nie znał jej, a w kościele widział, że świętą prawie jest. Każ powtórę, gdy dotknąć się kazała. I palec Łukasza wzięła. I żachnął się Łukasz po raz trzeci, nie wiedząc, co ma myśleć o tym, że kobieta miast aniołem być okazała się diabelskim kotem. Ty tak przed nią stojąc, dziewczyna o anielskiej twarzy, kręconych włoskach i niewinnych oczach, otworzyła usteczka i do Łukasza rzekła: chcę cię pieprzyć jak zwierzę.